Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie, godzina 10:36 i przystępujemy do kolejnej rozmowy w Odysei Wyborczej. Naszym gościem profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, politolog, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. No dużo żeśmy rozmów przeprowadzili, panie profesorze, nad Unią Europejską, nad Parlamentem Europejskim w tej kadencji również. I ta kadencja dziś i jutro ostatnie swoje posiedzenie będzie odbywać, ostatnie decyzje, ostatnie debaty. Zanim szczegółowo, bo też bardzo ciekawą debatą Europarlament zamknie obecną kadencję, ale najpierw oceńmy całe 5 lat. Ta kadencja, wiele osób, pamiętam te rozmowy z roku 19, wiele osób spodziewało się, liczyło, że to będą przełomowe wybory, że dojdzie do istotnej zmiany. Nic się nie zmieniło. Sojusz socjalistów z chadekami wspierany przez inne mniejsze grupy, liberałów, zielonych, trzymał się mocno i nie wypuścił ani o centymetr władzy w Unii Europejskiej przez minione 5 lat. Jaka to była kadencja? No przede wszystkim to była kolejna kadencja tego tak zwanego mainstreamu politycznego w Parlamencie Europejskim. Rzeczywiście liberalnego i lewicowego, chociaż ta największa partia tak zwanej prawicy, czyli Europejska Partia Ludowa, byśmy mogli powiedzieć ludowcy, do której między innymi należy polski PSL i Platforma Obywatelska. To ugrupowanie, nazwijmy to centroprawicowe, ono jest częścią tego mainstreamu lewicowego. I tutaj było wielkie zaskoczenie, czy wielki zawód raczej trzeba by było powiedzieć, zwłaszcza po stronie Prawa i Sprawiedliwości, które, jak pamiętamy, wspierało von der Leyen, jeśli chodzi o jej pierwszą kadencję, o wybór na przewodniczącą Komisji Europejskiej. No był wielki zawód, dlatego że ta koalicja sił centrowych i lewicowych kontynuowała wcześniejszą politykę. W przypadku Polski przynajmniej 2 lub 3 bardzo niekorzystne decyzje tego, byśmy powiedzieli, tandemu. Z jednej strony komisja pod przewodnictwem von der Leyen, z drugiej strony ta większość mainstreamowa w Parlamencie Europejskim była odpowiedzialna za grillowanie polskich konserwatystów o praworządność, o łamanie wartości unijnych. Więc ta von der Leyen, która została wybrana głosami tej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, w którym główną siłą polityczną właśnie jest Prawo i Sprawiedliwość, no miała powody do pewnego rodzaju zniesmaczenia czy niezadowolenia, bo Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości była właśnie grillowana przez panią von der Leyen. Druga bardzo niekorzystna decyzja to przyspieszenie ambicji klimatycznych, których koszty są przesuwane na najsłabsze państwa członkowskie, na te państwa, które mają najgorszy punkt startu, jeśli chodzi o transformację klimatyczną, czyli między innymi na Polskę, ale też na najsłabsze grupy społeczne. I trzecia wreszcie to brak rozsądku, jeśli chodzi o kryzys migracyjny, brak woli politycznej, żeby zakończyć ten kryzys. I też pewien pomysł, który jest dla nas bardzo, bardzo niedobry, zresztą nie tylko dla nas, dla całej Europy Środkowej, czyli ten mechanizm relokacji. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba ocenić poprzednią kadencję negatywnie, poprzednią kadencję Parlamentu Europejskiego. No a Prawo i Sprawiedliwość, polscy konserwatyści, czy ta frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów, no musi się 3 razy zastanowić, zanim poprze von der Leyen na kolejną kadencję. Wiele osób mówi, że to był błąd założycielski obecnej kadencji, bo to właśnie dzięki głosom, także głosom europosłów z Prawa i Sprawiedliwości, dzięki głosom tej bardziej konserwatywnej prawicy Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów Ursula von der Leyen osiągnęła sukces. Bez tych głosów jej stanowisko nie byłoby możliwe, nie byłaby szefową komisji. To się w żaden sposób nie przełożyło na współpracę z tą grupą, na zmianę akcentów bodajże w polityce Komisji Europejskiej. No tutaj pan obecny prezydent Rafał Trzaskowski, kiedyś przecież eurodeputowany, ja prowadziłem z nim wywiad naukowy, powiedział, że w Parlamencie Europejskim trzeba czasami zjeść żabę. Czyli trzeba iść na pewne kompromisy, ale w zamian coś się uzyskuje. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o europejskich konserwatystów i reformatorów, tych sukcesów było bardzo, bardzo niewiele. Natomiast raczej oni się zajmowali jedzeniem kolejnych żab, czyli przełykaniem bardzo dla nich nieprzyjemnych decyzji. I tutaj na przyszłość trzeba, zwłaszcza jeżeli się nie wchodzi do tej koalicji rządzącej w Parlamencie Europejskim, bo tak było w przypadku europejskich konserwatystów i reformatorów. Oni od początku byli w opozycji. I tutaj, skoro się jest w opozycji, to trzeba być konsekwentnie przeciwko. Nie popierać polityków, którzy wykorzystują bardzo instrumentalnie Polskę, polskie poparcie polskich konserwatystów. Jeżeli ta sytuacja się powtórzy w przyszłym parlamencie, co jest bardzo prawdopodobne, że konserwatyści i reformatorzy będą ponownie w opozycji, muszą wyciągnąć wnioski, muszą konsekwentnie torpedować polityków liberalnych, lewicowych, muszą nie zgadzać się na takie jedzenie żaby, czyli na świńskie kompromisy, które tak naprawdę nic im nie dają, poza tym, że po kilku latach ktoś im wyciąga na przykład to, że poparli politykę klimatyczną, że przyczynili się do tego lub innego zgniłego kompromisu, który z punktu widzenia interesów Polski jest niedobry. To panie profesorze, to już jak obserwowaliśmy początek tej kadencji, już wówczas przy tym głosowaniu widać było, że ten mainstream liberalno-lewicowy nie ma dość głosów, aby przyjąć własną komisję. Oglądam sondaże ogólnoeuropejskie. Wydaje się, że po tych wyborach te główne siły, zwłaszcza socjaliści znacznie słabsi, zieloni znacznie słabsi, że tych głosów będzie jeszcze mniej. Czy tak się może po tych wyborach wydarzyć, że dojdzie do poważnego kłopotu z wyborem nowej komisji, do rzeczywiście takiego momentu, kiedy ten mainstream będzie musiał albo nie utworzyć komisji, albo pójść na realne kompromisy? Realny kompromis to jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość wchodzi do rządu, czyli do tej koalicji w parlamencie, która w sposób realny decyduje o legislacji, decyduje o tym, kto na przykład będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej, o obsadzie innych stanowisk. To jest kompromis. Natomiast jeżeli głosy konserwatystów mają być wykorzystywane od czasu do czasu po to, żeby przepchnąć jakąś propozycję liberalną albo lewicową, albo osobę z tego kręgu, to jest zgniły kompromis, taki kompromis absolutnie nie powinien wchodzić w grę. Można zawierać różnego rodzaju kompromisy doraźne, które mają obalić złą legislację, którą takie próby były podejmowane w czasie tej kadencji. Albo w sposób istotny zmienić niedobrą legislację dla Polski na korzyść dla naszego kraju. Ale poza takimi, można by powiedzieć, cząstkowymi działaniami, które raczej są właśnie defensywne, które raczej mają nie dopuścić do uchwalenia złych pomysłów legislacyjnych, to tutaj ja nie widzę zbyt wielkiego pola do kompromisu. W tym wyjątku, który tutaj opisuję, czyli pewnych koalicjach ad hoc, które dotyczą konkretnej regulacji, która ma być zmieniona na korzyść polskich interesów, zgodnie z pewną wizją konserwatywną, to tutaj tego typu działania ad hoc będzie można prowadzić w większym stopniu, dlatego że prawdopodobnie po tych wyborach ta opcja konserwatywna będzie liczniejsza. Tak jak pan redaktor powiedział, opcja lewicowa, skrajnie lewicowa będzie mniej liczna, dlatego że taki jest duch tej kampanii wyborczej i sentymenty wyborców w różnych krajach no odchodzą od tej skrajnej lewicy, no bo widzą, że to po prostu zmierza do jakiejś utopii, czyli jest oderwane od rzeczywistości, a tym samym szkodliwe dla zwykłych obywateli. No jeżeli większość wyborców w zasadzie w każdym państwie członkowskim jest przeciwko napływowi imigrantów, a lewica chce ich przyjmować z otwartymi ramionami, z kwiatami i zapewniać im znacznie większy socjal w Europie niż mają obywatele Unii Europejskiej. No to jest chyba coś nie tak i chyba oni się już po prostu oderwali od tej rzeczywistości. Tak czy inaczej, nawet jeżeli oni będą słabsi, to oznacza, że te taktyczne porozumienie będzie łatwiej podejmować konserwatystom, ale generalnie rzecz biorąc w dalszym ciągu ten mainstream dotychczasowy, który nigdy nie oddał władzy w Unii Europejskiej, on w dalszym ciągu będzie rządzić w Parlamencie Europejskim i w dalszym ciągu my nie mamy prawdziwej demokracji w Parlamencie Europejskim, dlatego że to jest taka demokracja w stylu komunistycznym, którą my zresztą bardzo dobrze znamy. Zawsze, bez względu na to, czy są wybory, czy ich nie ma, rządzi jedna partia, partia komunistyczna. I my mamy dokładnie tą samą sytuację od wielu dziesiątek lat, od tak naprawdę lat 70. Zawsze rządzi ta sama koalicja. Nigdy nie było zmiany władzy w Parlamencie Europejskim. W tym sensie, w moim przekonaniu, jest to instytucja z ogromnym deficytem demokratycznym. Zresztą ten deficyt demokratyczny opisują kolejne afery korupcyjne, które dotyczą właśnie tego mainstreamu. Pomimo tego, że one są bardzo głębokie, że ten parlament jest przeorany przez korupcję, to nie następuje zmiana władzy. No, coś jest nie tak z tą demokracją europejską. Panie profesorze, to zobaczmy, czym będzie kończył, jaką debatą zakończy obecną kadencję Europarlament. Debata na temat, dlaczego, jak skrajna prawica atakuje przyrodę i klimat. I to jest ten temat, który wybrali sobie europosłowie, żeby na koniec porozmawiać. Być może w kontekście Zielonego Ładu, protestów rolników, za chwilę pewnie protestów innych grup społecznych, których jakość życia, poziom życia będzie spadał, czasami drastycznie spadał pod ciężarem, pod pręgierzem polityk klimatycznych. Europarlament będzie dyskutował o tym, dlaczego skrajna prawica atakuje przyrodę i klimat. Jak to opisać, panie profesorze? No przede wszystkim ten mainstream polityczny, o którym tutaj rozmawialiśmy, który w tym sensie jest niedemokratyczny, bo nigdy nie oddał władzy. Nigdy nie znalazł się w opozycji. Jeżeli nie ma opozycji, jeżeli nie ma pewnej zmiany po stronie rządów, to trudno mówić o takim ustroju, że to w ogóle jest demokracja. No tylko jedna część sceny politycznej jakby z definicji rządzi. Więc ci monopoliści, jeśli tak można powiedzieć, uważają, że największym zagrożeniem dla integracji europejskiej to jest utrata przez nich władzy i alternatywa polityczna, oddanie władzy opozycji. No już tutaj widzimy, że ta postawa jest szalenie niedemokratyczna w gruncie rzeczy. Mało tego, jeżeli przez tyle dziesiątków lat oni nigdy nie zostali zmienieni, nigdy nie nastąpiło, w związku z tym nie nastąpiła alternatywa dla procesów integracyjnych, to niestety oni coraz bardziej odrywają się od rzeczywistości, odrywają się od własnych wyborców, dryfują właśnie w kierunku utopii klimatycznej, która jest szkodliwa w coraz większym stopniu. Oczywiście nie dla klimatów, ale dla ludzi. Zresztą ona nigdy, te wszystkie ambicje europejskie, klimatyczne, one nigdy nie mogły zatrzymać zmian klimatycznych ani w Europie, ani na świecie. W związku z tym to najlepiej świadczy o tym, jak utopijna jest ta polityka. A niestety jest to polityka coraz bardziej szkodliwa dla Unii Europejskiej jako całości, dla obywateli. I w końcu trzeba położyć kres tej ideologicznej polityce, kres tej utopii, bo inaczej ci euroentuzjaści klimatyczni po prostu rozwalą Unię Europejską. Więc jeżeli ktokolwiek jeszcze ma pozytywne uczucia wobec procesów integracyjnych, ma jakąkolwiek nadzieję, że ta integracja europejska może być bardziej korzystna dla zwykłych obywateli, to musi odsunąć od władzy tych utopistów lewicowo-liberalnych i zakończyć przede wszystkim politykę klimatyczną, naprawić wiele innych polityk, na przykład migracyjną. Tutaj są otwarte rany, które nie są leczone od wielu lat. Myślę o europejskich kryzysach i nie ma woli politycznej, żeby to zakończyć, a bez rozwiązywania kolejnych kryzysów przeciętny Europejczyk nie będzie zadowolony z integracji europejskiej. Panie profesorze, naszym gościem profesor Tomasz Grosse. Państwo tej rozmowy słuchacie dzięki naszym patronom na patronet.pl/RadioWnet, którzy pozwalają Radiu Wnet nadawać i na YouTubie, i na falach FM, i na żywo w internecie również, tak jak na falach FM, www.wnet.fm, a widzimy się często potem już na kanale YouTube, a to wszystko, jak powiedziałem, dzięki naszym patronom patronet.pl/RadioWnet. Pan Zbigniew i pan Ryszard to dwóch najnowszych patronów, którzy nam przybyli w ostatnich minutach. Bardzo serdecznie witamy na naszej radiowej żółtej łodzi podwodnej. Panie profesorze, patrząc na tą kadencję, to główną ideą, przewodnią, niemalże niektórzy mówią parareligią nawet, nie wiem, czy nie jest to daleko posunięte stwierdzenie, była kwestia klimatu, zmian klimatycznych, zielonych technologii, wszystko ujęte w karby pod hasłem Zielonego Ładu. Franz Timmermans to był ten polityk, który wiódł ten projekt, potem uciekł z Komisji Europejskiej do polityki krajowej. Urzędnicy, którzy byli bardzo istotni, projektowali te regulacje, także poodchodzili z Komisji w inne miejsca, do innych urzędów, albo do swoich krajów, albo gdzieś indziej w arenie ponadnarodowej. Czy te 5 lat pokazało, że Zielony Ład, polityka klimatyczna jest właśnie utopią, z której trzeba się wycofać, może nie retorycznie, ale faktycznie? Czy kolejne 5 lat, jeżeli się utrzyma ten establishment, ten układ rządzący, to jednak będzie powrót i próba wprowadzenia kolejnych elementów Zielonego Ładu, panie profesorze? No już to zapowiedziało przynajmniej kilku komisarzy Unii Europejskiej, że jak tylko przeczekamy te wybory, przeczekamy te protesty rolników, to od razu wrócimy do jeszcze większych ambicji klimatycznych. Będziemy starali się zbawić świat. Oczywiście kosztem przede wszystkim mniej zarabiających, mniej zasobnych Europejczyków, bo elita się wyżywi, elita będzie mogła w dalszym ciągu prowadzić dotychczasowe życie zgodnie z tym stylem, który lubi. Natomiast wszystkie koszty są spychane systematycznie na najsłabszych. Zarówno najsłabsze grupy społeczne, jak i najsłabsze państwa członkowskie. Ja już jakiś czas temu powiedziałem, że polityka klimatyczna ma złą nazwę, bo tu nie chodzi o ratowanie klimatu. Jest to w ogóle niemożliwe. To przekracza zdolności nie tylko Unii Europejskiej, ale w ogóle ludzkości, żeby zmienić klimat na Ziemi. Ta polityka powinna się nazywać polityką pauperyzacji ludności w Europie. I teraz Franz Timmermans jest znakomitym przykładem takiego ideologa, utopisty, bardziej niż polityka. Pierwszym przykładem jest ta wspomniana, dyskutowana przez nas polityka klimatyczna, a tak naprawdę polityka pauperyzacji ludności w Europie. Drugim przykładem jest ta słynna ideologiczna walka o wartości unijne, o praworządność, europejską. Według hasła praworządność, fundusze w zamian za odsunięcie od władzy konserwatystów. To jest istota tej warunkowości, która dotyczy tak zwanej praworządności. Pieniądze w zamian za odsunięcie od władzy konserwatystów. To widzieliśmy w kilku państwach członkowskich z Europy Środkowej. Więc to jest działanie kompletnie pozatraktatowe, sprzeczne z zasadami demokracji. Lewicowy polityk, nawet byśmy mogli powiedzieć marksistowski, którym jest Timmermans, on rzecz jasna chce wykończyć swoich oponentów politycznych. Tym bardziej, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ten mainstream lewicowo-liberalny w Parlamencie Europejskim uważa, że jedynym ratunkiem dla integracji europejskiej to jest wykosić alternatywę polityczną. No to się nie mieści w standardach demokracji, natomiast jest zgodne z pewnym trendem autorytarnym, który niestety zmienia Unię Europejską na naszych oczach na niekorzyść. Jeżeli chcemy pozostać wolnymi ludźmi, to musimy niestety takich polityków jak Timmermans odsuwać od władzy. To jeszcze skoro przy władzy jesteśmy, to na władzy, panie profesorze, skończmy. Ta kadencja to także otworzenie bardzo poważnej debaty nad zmianami strukturalnymi w Unii Europejskiej, powiedzielibyśmy ustrojowymi. Wydaje się, przynajmniej na stan z dziś, głosami wielu przywódców, że ten proces jest martwy, że on jest niemożliwy. No, nawet Donald Tusk powiedział, że nie ma na to w tej chwili możliwości, nie ma na to miejsca. Oczywiście jest pytanie o to, o wiarygodność polityków i o wiarygodność ich słów, ale projekt przeszedł niewielką większością w Europarlamencie. No i głosy państw członkowskich są takie, że on w zasadzie powinien być martwy. Czy tak jest? Czy ta kadencja pogrzebała te nadzieje na centralizację? Czy jednak to okienko możliwości, okienko konstytucyjne cały czas jest otwarte? Absolutnie nie jest to projekt pogrzebany, to będzie dokładnie tak jak z tymi ambicjami klimatycznymi. Proces jest wstrzymany na czas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W sytuacji, kiedy ten mainstream lewicowo-liberalny wygra po raz kolejny wybory do Parlamentu Europejskiego, przyspieszy polityka klimatyczna, przyspieszy proces zmian traktatowych. Z punktu widzenia Polski, ja nie widzę możliwości, żebyśmy mogli to zatrzymać. Ale ale cały czas zmiany traktatów, czyli zmiany ustrojowe wymagają zgody każdego państwa członkowskiego. Tu akurat prawo weta jest utrzymane. No więc jedyna możliwość jest taka, że rzeczywiście nastąpi ratyfikacja przez referendum i wtedy miejmy nadzieję, że Polacy odrzucą te zmiany traktatowe. A rząd na Radzie Europejskiej nie może? Jak to? Może moja wiedza o traktatach jest zbyt miałka? Jest jakaś procedura zmiany traktatów jakąś większością głosów? Propozycja musi być przyjęta jednomyślnie na tak zwanej konferencji międzyrządowej, więc tutaj oczywiście jest taka potencjalnie możliwość, tylko że ja nie wierzę w intencje tego rządu. No ale jeszcze mamy rząd węgierski, mamy rząd włoski, jest parę innych rządów. Te głosy nie tylko nad Wisłą są, że w tej chwili zmiany traktatów są niemożliwe, a zwłaszcza przekazywanie kolejnych kompetencji do Brukseli, czyli poza zasięg demokratycznych instytucji, poza zasięg demokratycznego mandatu państw członkowskich, społeczeństw europejskich, że na to nie ma zgody, więc to chyba nie tylko na samej Warszawie wisi. Ale już mieliśmy taką sytuację, że premier Orbán w pewnym momencie wyszedł z Rady Europejskiej po to, żeby Rada Europejska mogła procedować pewne sprawy budżetowe, niby to jednomyślnie, a tak naprawdę bez Węgier. W związku z tym, mówiąc krótko, my tego nie wiemy. Pani Meloni też flirtuje, jeśli chodzi o niemiecką chadecję. W związku z tym nie wiemy, jakie nastąpią deale, co w zamian otrzymają Włosi albo Węgrzy, po to, żeby zmiany traktatowe pchnąć do przodu. Ja uważam, że tak na samym końcu to Polacy w referendum mogą te zmiany odrzucić i polski rząd może tych zmian po prostu nie przyjmować, jeśli chodzi na przykład o kolejne regulacje klimatyczne. Tutaj mieliśmy wielką szansę jako naród, bo już mieliśmy pewne referendum dotyczące istotnych spraw europejskich, na przykład migracji. I co się okazało? Zamiast wykorzystać okazję, dać jakiemukolwiek rządowi mocny argument, że Polacy są przeciw, na przykład mechanizmowi relokacji, to polska ówczesna opozycja uważała, że to jest referendum nieważne, że to jest oczywiste, że i tak jest większość Polaków przeciwko i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, my nie wiemy, jak się zachowa obecny rząd, czy będzie referendum, czy nie będzie referendum dotyczącego tego nowego traktatu. Na sam koniec, no tutaj jest oczywiście wielka rola mediów, takich jak Radio WNET, żeby no, wymuszać na politykach, zwłaszcza politykach prawicowych, bardzo klarowne stanowisko i w sytuacji, kiedy oni by ponownie doszli do władzy, kontrolować, czy prowadzą politykę zgodną z polskimi interesami, czy też idą na jakieś zgniłe kompromisy. No, to jest jedyna szansa dla Polaków, żeby się bronić przed tymi szkodliwymi tendencjami. I o tym mówił profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, politolog, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I to była ocena nie tylko ostatnich dni, ale 5 lat. W czwartek ostatni dzień posiedzenia obecnej kadencji Europarlamentu, 9 czerwca. Wybory do tegoż Europarlamentu. Zachęcamy, żeby wziąć udział. Zresztą na antenie Radia Wnet, także z patronami będziemy kształtować debatę o Unii Europejskiej. Debatę, której ciągle w Polsce bardzo, bardzo brakuje. To była Odyseja Wyborcza. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. W studiu już jest Jakub Duszak, więc pora na serwis informacyjny. Potem audycja Radioaktywni, a my potem usłyszymy się jeszcze raz w Kurierze w samo południe.